tej chwili pełnię funkcję wiceprezesa Marta Hebda. Założyliśmy je wspólnie 20 bez mała lat temu. Stowarzyszenie no, działa na rzecz i rodzin, i samych maluczkich, i również i dorosłych, i średniaków, i tych, co w szkole, i w przedszkolu. Od 10 lat na świecie jest pięknie świętowany Dzień Osób z Zespołem Downa. My po raz 6 w tym roku świętowaliśmy. Dzień przypada 21 marca. Stąd taka nazwa, ponieważ jest to wada genetyczna polegająca na tym, że do 21 chromosomu dołączył się ten trzeci, niepotrzebny. I stąd ta data 21 i 3. Bo średnia wieku osób z zespołem Downa na dzień dzisiejszy to jest 57 lat. Tak. Dlatego marzymy o warsztatach terapii zajęciowej, o kameralnym, powtarzam, kameralnym domu pomocy społecznej, gdzie byłoby jak w rodzinie, gdzie byłaby siostra, brat, byłoby ich 8, 10 i opiekuni, opiekunowie, terapeuci. Bo są różni. Co tutaj dużo mówić, będą do końca swojego życia potrzebowali wsparcia. I tych ludzi nam jest potrzeba. Budujemy taki świat dla naszych dzieci. Anna Szczepańska, Zielona Terapia. Jesteśmy dzisiaj tutaj na święcie organizacji pozarządowych. Reprezentujemy Zieloną Terapię, która propaguje hortiterapię, czyli terapię ogrodniczą, czyli oddziaływanie poprzez zmysły, rośliny na odbiorców, różnych odbiorców. Czy to robiliśmy projekt koncepcyjny dla zakładu opiekuńczo-leczniczego, czy ogrody prywatne, czyli relaksacyjne, czyli łączy nas idea tego oddziaływania poprzez przyrodę, poprzez rośliny, ukierunkowane na ekologię i to wszystko ma na nas oddziaływać pozytywnie. Bardzo jesteśmy ukierunkowani na dzieci, po to, żeby tą ideę i tą ekologię, tą przyrodę od najmłodszych lat wprowadzać. Ostatnio organizowaliśmy warsztaty w przedszkolu, gdzie sialiśmy natkę pietruszki, po to, żeby właśnie dzieci tą natkę później podlewały, widziały jak ona rośnie, żeby nabierały szacunku, odpowiedzialności do roślin i takiego zjednania z przyrodą. I siejmy, sadźmy, próbujmy, dotykajmy, wąchajmy i tak dalej, obcujmy z tą przyrodą, zapraszamy na naszą stronę zielonaterapia.pl. Fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych Bonafide, koleżanka Monika Maciejewska-Twaruk, ja nazywam się Katarzyna Ostrożeńska. Obie jesteśmy pracownicami Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w Krakowie i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Bonafide, które są prowadzone właśnie przez fundację. Placówki są publiczne, także wszystkie zajęcia dla wszystkich dzieci są bezpłatne, oprócz zajęć obowiązkowych, czyli zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i edukacyjno-terapeutycznych, mamy dużo zajęć dodatkowych i świetlice, więc staramy się czas zapełnić dzieciom nie tylko w ramach tych obowiązkowych godzin, no tylko też tych dodatkowych, gdzie oczekują na przyjazd rodziców czy odbiór po prostu ze szkoły. Zapraszam serdecznie 12-13 maja do Centrum Sztuki Współczesnej Solwaj na Zakopiańskiej 62, gdzie odbędzie się 7. Podgórski Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych Bonafide. My jesteśmy Stowarzyszeniem Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV i AIDS. Zajmujemy się promowaniem zachowań bezpiecznych, pomagających uniknąć zakażenia wirusem HIV. Zajmujemy się także wsparciem dla osób, które już są zakażone. W ramach tego wsparcia prowadzimy w Krakowie punkt konsultacyjny diagnostyczny, w którym można się przebadać bezpłatnie, anonimowo. Są tylko 2 takie miejsca w Krakowie i prowadzimy też punkt w Rzeszowie. To jest jedyny punkt na całym Podkarpaciu. Co robi klaun na święcie organizacji pozarządowych? Co robi? Zajmujemy się śmiechoterapią, czyli odwiedzamy dzieci w szpitalach, w przebraniach klaunów. Robimy ci nie sztuczki, różne iluzjonistyczne. Niektórzy, którzy umieją, żonglują, czyli pokazy cyrkowe. Dostajemy na koniec każdej wizyty baloniki skręcone w różne zwierzaki, miecze, kwiatki, kwiatuszka, co się da. Chodzimy czasami też do przedszkoli i zwykłych, i specjalistycznych. Zapraszają nas. A trudno jest zostać takim doktorem klaunem? Przede wszystkim trzeba mieć duży dystans do siebie, poczucie humoru. Pewna wiedza psychologiczna do tego jeszcze się przydaje, ale zawsze początkujący wolontariusz przychodzi szkolenie odpowiednie. Tylko gdy się czuje na siłach i kogo nie przeraża kontakt z cierpieniem, szczególnie małego człowieka. Bo trzeba mimo wszystko być wesołym. Fundacja Dr. Klaun.